Szanowni widzowie, protesty, pochody, wsparcia polityków, wypowiedzi polityków na niewiele się zdały i rondo, na którym jestem, a więc rondo w ciągu ulicy Długosza w Sosnowcu, nie będzie nazywać się rondem praw kobiet. Natomiast to nie oznacza, że Sosnowiec w ogóle nie uczci tych praw kobiet rondem. Rondem praw kobiet będzie się nazywało rondo o zbiegu ulic Piłsudskiego i 3 maja, a więc to rondo, przez które właśnie teraz będę przejeżdżał. Osobiście bardzo, ale to bardzo popieram inicjatywę nadania temu czy innemu miejscu imienia praw kobiet, szczególnie teraz, kiedy tym kobietom te prawa chcą być zabierane. Teraz, kiedy kobiety nie mogą same stanowić o swoim ciele, teraz, kiedy minister edukacji mówi o leczeniu otyłości, ale głównie dziewczynek, a sam jest bez mała tak gruby jak ja, więc jest to po prostu zwykła, czysta hipokryzja, a prawa kobietom dzisiaj się zabiera tak naprawdę w imię niestety, ale religijnego faszyzmu. I z tym, moi drodzy, trzeba walczyć. Tak więc, drogie dziewczyny, ja jestem z wami.